naszym studiu właśnie niespodziewanie pojawił się informatyk, który tworzy nam takie cuda na komputerze. Ja mam nadzieję, że mnie nie ugryzie łobuz jeden. To jest Linko. Linko teraz postanowił lizać guziki, tak? Przycisk od mikrofonu. Ale wytłumaczmy, kim dokładnie jest Linko. Dobra, ale przede wszystkim przywitajmy właścicieli Linka. Jest z nami Agnieszka i Mariusz Szewczykowie. Dzień dobry, drodzy państwo. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy was bardzo gorąco. Słuchajcie, no bo tak, mamy bardzo fajną okazję, czyli powitanie wiosny 6 kwietnia. To będzie w niedzielę na Błoniach. I tam powinniśmy się pojawić z... buldoszkami. Zapraszamy serdecznie wszystkich właścicieli buldoszków francuskich, jak również miłośników tej rasy. Aha. Na godzinę 13 w tę niedzielę od strony ulicy Piastowskiej na Błoniach Krakowskich. Agnieszko droga, i co będzie się działo? Poza tym, że będą chodzić te zwierzaki, które lubią puszczać bąki i czasem sobie lubią inne dźwięki wydawać. W programie między innymi będzie przewidziane jest mini szkolenie agility. No. Porady doświadczonej pet-sitterki. Również porady psiego behawiorysty oraz lekarza weterynarii. No i będzie można... wymienić się zapewne doświadczeniami. Agnieszka, słuchaj, bo słuchajcie, Linko chodzi nam tutaj po stole. Zaraz zrobię nagranie z tego. Nagranie wideo z wizyty Linko w naszym studiu. Agnieszka, słuchaj, no powiem tobie szczerze, że ja osobiście jestem właścicielem bulldoga angielskiego oraz bulldoga francuskiego, więc mam jako takie doświadczenie i powiedz mi, bo ja wiem dlaczego ja, ale dlaczego wy postanowiliście wybrać akurat tę rasę, która robi się coraz bardziej popularna? To może mąż powie. A mąż, no dobra. Czyli mąż zadecydował, tak? Tak, tak. Szukaliśmy, w zasadzie ja szukałem psa, który wyglądałby dość mężnie, ale nie byłby zbyt duży, żeby można było go zabrać wręcz do kieszeni. Ale to masz bardzo duże kieszenie. Żeby to był pies do towarzystwa typowo. Taki, który może usiąść obok człowieka na kanapie i nie będzie za bardzo przeszkadzał. No dobra, ale przecież nie oszukujmy się. Bulldogi francuskie puszczają okrutne bąki. On nie ma takich problemów. Ale nie opowiadaj, Mariusz, nie uwierzę tobie wcale. Chyba, że masz jakąś wyśmienitą karmę. Ale co, gotujecie mu, czy dajecie sułą karmę? Agnieszka mu gotuje. Naprawdę? Tak. Ryż brązowy z cielęciną i jarzynami. No to ty, chłopie, się masz całkiem nieźle. Ty to lepiej i od ciebie, Piotrek. No zazwyczaj. Mój pies też tak marzy, je lepiej ode mnie. Tak to z tymi psiakami bywa. Słuchajcie, moi drodzy, ale powiedzcie, dlaczego tak się stało, że od pewnego czasu, nie wiem, czy zauważyliście, bo kiedyś Kraków stał jamnikami i wszędzie były jamniki i jamniki, a teraz bardzo popularne zrobiły się buldogi francuskie. Co się dzieje? No taka mania buldoszkowa zapanowała. Mania buldoszkowa? Chyba tak. A wiecie, ile jest buldogów? Ile osób się zgłosiło na te powitanie wiosny z psiakami? No już przeszło 70 osób jest zgłoszonych, także spodziewam się, że może będzie 50 buldogów. To był Linko teraz, tak? Tak. No może miło się zaskoczy, może będzie więcej. Zobaczymy. Dobra. No ja tam podsłuchałem, jak rozmawialiście z naszym kolegą redakcyjnym Arkiem i wiem, że wcześniej był inny pies w rodzinie i teraz na nas się pojawił buldog. To prawda? Tak, to prawda. To proszę tutaj powiedz. Ten pies był bardzo dawno, ja go dostałem w wieku chyba 9 lat, to był Doberman. No ale wiedziałem, że był problem na przykład z przenoszeniem go. Jak chcieliśmy go wziąć do innego pokoju, to trzeba było go przepychać wręcz albo przeganiać, a z buldoszkiem nie ma tego problemu, można go wziąć pod rękę. No bo poza tym chyba buldogi francuskie mają to do siebie, że buldogi francuskie słuchają właściciela. Czy nie? Starają się. Na swój dobra, sposób. Słuchajcie, kochani, w takim razie zapraszamy na spotkanie i na spacer z buldoszkami. Ale to powiedzmy to jeszcze raz. Będzie 70 buldoszków co najmniej, tak, Aga? Dobra, to będzie tak. 70 buldoszków co najmniej. Tam będziecie mogli się spotkać z weterynarzem, tak? Pet-sitterką, behawiorystą. Z psim psychologiem, wymienić się opiniami o swoich buldogach i na pewno czekają jeszcze inne atrakcje. Kupy trzeba będzie pozbierać, bo tak to jest na Błoniach, że trzeba po swoim piesku posprzątać. A to wszystko w Krakowie, na krakowskich Błoniach o godzinie 13 w niedzielę, już w najbliższą. Coś, no. Chciałam jeszcze powiedzieć, że można nas znaleźć na Facebooku. Tak. Wpisując buldoszki francuskie Kraków, mamy swoją grupę facebookową oraz fanpage'a. Serdecznie zapraszam. I nie zapominajcie, bardzo proszę o tym, żeby zabrać ze sobą wodę. Dużo wody, dużo ilości wody, bo zapowiada się słoneczny weekend. A także smakołyki dla naszych pociech. No to w takim razie spotykamy się już w najbliższą niedzielę. A na spotkanie zaprasza Agnieszka Szewczyk i Mariusz Szewczyk. Właściciele wszystkich buldogów, łączcie się.
make you stay by my side. He sent an A minor group to size and like something small that doesn't hurt.